Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym moim materiale wideo. Przepraszam z góry, że tam coś w tyle tak piszczy, ale to coś mój zasilacz szwankuje, to z góry przepraszam. A dzisiaj zajmiemy się, pokażę wam ciekawy program. A jeszcze tylko wspomnę, że ja taką wadę w mowie mam i czasami muszę przerywać. To tak w razie czego. Dobra. Dzisiaj pokażę wam program do radia internetowego na Windowsa 10, na Windowsa ogólnie. On działa od Windowsa XP. Bardzo ciekawy program do radia internetowego. Mianowicie będzie to program RadioShare. Czyli jak się tam nazwa wskazuje, jest to program dosyć w porządku. Bo RadioShare to po angielsku w porządku, więc... Dobrze, no ciekawy pomysł na nazwę, ale nieważne. Przechodzimy do sedna sprawy, żeby nie przedłużać. Pobieramy go sobie z internetu. I program jest oczywiście darmowy. Także tego, i oczywiście jest, oprócz tego jest jeszcze możliwość do kupienia licencji, która odblokuje tam dodatkowe funkcje, ale to wam zaraz pokażę. Wpisujemy sobie w przeglądarkę radio, czy radio po prostu. Sure, spacja, sure, ty po prostu share, nie po angielsku. O i mamy, polecam pobieranie sobie z tego portalu, dobre programy. Żeby nie było, ja nie robię, nie współpracuję w żaden sposób z tym portalem, nie robię sami reklamy, tylko po prostu jest to moja rekomendacja i tyle. Pobieramy sobie, a jeżeli u was będzie tutaj przycisk wszystkie wersje, bo ja jestem tu zalogowany. Jeżeli u was to będzie wszystkie wersje, takie coś, to klikacie i tam pobieracie. Nie klikacie tutaj. A jeżeli nie ma, to klikacie tu. Tu chodzi o to, żeby sobie nie zainstalować żadnego hardware'u dodatkowego, nie żadnych śmieci. Zapisujemy sobie pobrany instalkę programu. Zapisz. Tak, zamykamy przeglądarkę. Wchodzimy do mój komputer, tam gdzie byśmy pobrali i do pobranych. Albo tam w tamto miejsce, gdzie pobrałeś sobie plik. Ja sobie do pobranych zapisałem, otwieramy. Ale uwaga! Jeżeli masz Windowsa 7 lub nowszego, otwierasz ten program jako administrator, ten instalator. Zaraz wam powiem dlaczego. Potwierdzasz klikając na tak albo wpisując hasło administratora, jeżeli takie, będzie taka potrzeba. To zależy jakie konto masz, czy standardowe, czy administracyjne w danej chwili. Wybierasz język. Dalej. Zgadzamy się na licencję. I teraz tak. Instalator pozwala na zainstalowanie programu w wersji portable, tej takiej przenośnej, na przykład na pendrive'ie. Jeżeli tą opcję sobie zaznaczysz, klikniesz dalej, to wtedy wybierasz sobie ścieżkę tam, gdzie ma, jest twój pendrive na przykład i instalujesz ten program na pendrive'ie. A jeżeli wybierasz sobie, chcesz zainstalować program w taki sposób bardziej standardowy, czyli taką na komputerze tylko, i nie chcesz zamierzać, nie zamierzasz go nigdzie przenosić, to wybierasz, odznaczasz tą opcję, jeżeli jest zaznaczona i klikasz dalej. A jeżeli pobrałeś sobie nowszą instalację, nowszy instalator nowszej wersji, to do góry tutaj będziesz miał jeszcze opcję zaznaczenia odinstalowania starszej wersji. Żeby po prostu móc sobie zaktualizować program do nowszej wersji, nie? Klikamy dalej. I teraz bardzo ważna sprawa, mianowicie ścieżka instalacyjna. Nie wiem jaki geniusz i człowiek normalnie nie znający się chyba na tym, wymyślił sobie, że będzie instalował program domyślnie w tej lokalizacji. Czyli C users David, David to jest moja nazwa użytkownika, a data local jakaś jeszcze inne formy. Normalnie to jest karygodne. To jest, ja nie wiem, kto to tak wymyślił. Wybieramy sobie folder,
w zależności jaki masz system. Czy 32-bitowy, czy 64-bitowy. Partycję systemową, czyli dysk C w większości przypadków. Ten komputer, dysk C. I tak, w zależności jaki masz system. Jeżeli masz system 64-bitowy, to wybierasz pliki programów x86. A jeżeli masz system 32-bitowy, to wybierasz program Files. Jak to sprawdzić? Zamykamy to okienko, klikamy prawym klawiszem myszy na ten komputer, na ikonie tego komputera, prawym klawiszem myszy i właściwości. I tu się możesz dowiedzieć, jaki masz system. To jest tutaj napisane będzie. Ja mam 64-bitowy system, więc wybieram sobie pliki programów x86. I klikam OK. Nic więcej tutaj nie zmieniam. I klikamy zainstaluj. I teraz zapytacie się, dlaczego był uruchomiony instalator jako administrator. Właśnie dlatego, żeby szło zmienić tą ścieżkę. Bo jakbyś normalnie instalator uruchomił, bez uprawnień administracyjnych, to instalacja by się nie powiodła. Bo instalator nie mógłby po prostu sobie utworzyć folderu Radio Share właśnie w katalogu Program Files, bo nie miałby do tego uprawnień. Dobra, program został zainstalowany, więc teraz sobie go po prostu uruchamiamy. To możesz sobie zaznaczyć, żeby został uruchomiony po zakończeniu instalacji i klikasz sobie zakończ. Cyk. Teraz tak, program nam się uruchomił, jak widzicie, ale jest po angielsku. Aby sobie zrobić język polski, klikamy sobie prawym klawiszem myszy i wybieramy opcję Language i szukamy języka polskiego. Cyk. O, i teraz po kursce mam ten program omówię. Tu mamy możliwość włączenia play pauzy poprzedniej radiostacji na liście po prawej, albo od góry jeszcze raz. Tu mamy wyszukiwarkę, sobie możemy wyszukać jakąś stację. Stacji jest ponad 30 tysięcy do wyboru, więc jest w czym wybierać. Powiedzmy, że sobie chcemy posłuchać RMF FM. O, już program nam znalazł w bazie. Mamy RMF FM, to dwa razy klikamy. Program się tu łączy z serwerem radia. Jak widzicie, gra. Ja sobie to zatrzymam, żeby nie było problemu z prawem autorskim. I tak, tu mamy właśnie wyszukiwarkę. Tutaj mamy poprzednie nasze wyszukiwania. Możemy szybko wrócić. Znalezione jest radiostacje, ile nas znalazło. Tutaj możemy sobie wybrać i źródło, czyli serwer, z którego jest odtwarzana dana stacja radiowa, bo niektóre stacje posiadają kilka serwerów. Ten program posiada linki do kilku serwerów, dzięki czemu jak jeden padnie, to sobie można wybrać drugi. Tutaj mamy ikonkę do schowania listy. O, to wtedy mamy tylko taki player mały. Na dole mamy odtwarzanie. Zatrzymywa play pauza, poprzednia stacja na liście, następna stacja na liście i nagrywanie stacji. Czyżby możemy uruchomić radiostację, najpierw trzeba ją uruchomić, dopiero potem można kliknąć nagrywanie. Ale tego wam nie pokażę, żeby po prostu nie było problemu z prawem autorskim. Tutaj mamy buforowanie. To jeżeli ten pasek jest wypełniony do pełna, do końca, to znaczy, że bufer jest pełny i nam nic nie zatnie. A jak nagle nam zwolni internet, to ten pasek się może po prostu zmniejszyć, nie? To tak jak na YouTubie mamy buforowanie. Tutaj mamy dodawanie do ulubionych, czyli jeżeli sobie zaznaczymy jakąś stację, na przykład RMF FM i klikniemy na to serduszko, pyk, to możemy sobie kliknąć dodaj do ulubionych, cyk,
już radio jest dodane. Tak samo możemy jeszcze jedną stację sobie wybrać, na przykład RMF2. I jeszcze raz na serduszku. I... A, trzeba... Aha, to najpierw trzeba włączyć tę stację, żeby dodać. To jest takie trochę dziwne. Musimy najpierw ją uruchomić. Teraz może pójdzie. Tak, trzeba dwa razy kliknąć, żeby sobie dodać najpierw. Potem sobie dodajemy kolejną stację i już mamy... Nie można połączyć, no bo akurat serwer może bad, który tutaj mam. Ale tej stacji akurat, którą wybrałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, nie? Tutaj mamy jeszcze możliwość wyciszenia dźwięku, ustawienie programu do później i możliwość zamknięcia programu całkiem. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na interfejsie mamy takie rzeczy. Włączenie radiostacji, która jest zaznaczona na liście. Wyciszenia dźwięku, rozpoczęcia nagrywania. No to oczywiście nagrywania wam nie pokażę, bo ja nagrywam z mikrofonu i mogłyby być jakieś problemy. To już musicie sobie sami sprawdzić. Ale nagrywa bardzo fajnie, bo ja to testowałem i naprawdę działa to dobrze. Jeszcze płatna, jeszcze tak jak widzicie mamy nagraj tylko bieżący utwór, to jest dopiero fajny bajer, ale w darmowej wersji nie działa to za dobrze, gdyż program obcina nam 10 sekund początku i 10 sekund końca utworu. Po prostu nie nagrywa całych utworów, nie, tylko obcina, koniec i początek w darmowej wersji. Więc niestety ta funkcja nie działa za dobrze. W darmowej wersji, nagrywanie bieżącego utworu, nie? Jednego, pojedynczego. Można dalej sobie wyświetlić szczegóły, ewentualnie uzupełnić jeszcze linki, jak mamy więcej, do alternatywnych serwerów. W potencji nagrywania to wam pokazałem. Szczegóły, dodawanie nowej radiostacji do programu, jako własnej. Bo program ma już swoją bazę danych, ale możemy swoją jeszcze jakąś stację dodać, której nie ma w bazie. W darmowej wersji ta baza danych jest aktualizowana za 7 dni, co tydzień. A w darmowej, w płatnej wersji codziennie. Także to tak dodatkowo. Late songs, które będzie nam wyświetlane, będą wyświetlane radiostacje i utwory, które były odtworzone. To jest prędzej, to jest taka historia, bardzo ciekawa funkcja. Jak nam się spodoba jakiś utwór, a nie zdążymy sprawdzić co to jest, to możemy sobie to sprawdzić na historii. Ulubione, tutaj sobie możemy zarządzać tymi stacjami, usunąć je, jeżeli jest dodana, lub dodać kolejną, a najpierw trzeba ją oczywiście włączyć. Poprzednia radiostacja na liście Equalizer. Tutaj sobie można wybrać jakiś tam rodzaj equalizera. Własnego equalizera nawet w płatnej wersji nie ma. Niestety własnego. Suwakami się nie pobawicie. Okienko, okno programu. To ma być zawsze na wierzchu, zawsze nad wszystkimi oknami. Rozwinięcie, zwinięcie listy odtwarzania tego radiostacji do takiego małego playera. I jeszcze mamy ukrycie w treju, który możemy sobie włączyć. O, i nam się schował. Chyba, że to w ustawieniach trzeba włączyć, jest, ale tak, trzeba sobie uruchomić w ustawieniach programu. Opcja, żeby tu się minimalizował do treja, czyli do paska tutaj koło zegarka. To za chwilę wam pokażę, jak to zrobić. Schowek, tutaj sobie możemy skopiować linka do stacji do schowka, skopiować tytuł aktualnie odtwarzanego utworu i włączyć radiostację z linka, który mamy skopiowany ze schowku, w systemie. Sleep timer możemy uruchomić na 5 minut lub na godzinę w darmowej wersji. Pozostałe opcje są dostępne w płatnej wersji programu. Możemy język zmienić,
programu. Ustawienia uruchomić, za chwilę o programie informacje wyświetlić, czyli informacje o autorach, o wersji i tego typu sprawy. Z tego poziomu można zarejestrować i kupić program płatnej wersji, to też później pokażę. I zamknąć Radio Shack, czyli wybyłam też program całkowicie. Teraz przejdziemy sobie do ustawień programu. Czyli klikamy sobie na albo tutaj w prawym klawisze myszy na opcję, albo na ten kluczyk tutaj. Jeszcze możemy w prawym klawisze myszy sobie kliknąć na konkretnej stacji i możemy włączyć ją, wybrać źródło, czyli właśnie serwer, z którego jest ona otworzona, szczegóły wyświetlić, dodać nową radiostację własną do bazy, dodać do ulubionych, dodać ją do ulubionych, usunąć, jeżeli jest dodano już, i usunąć radiostację z programu, jeżeli ona jest własna, bo tych dostarczanych z programem nie można usunąć, bo one są dostarczane przez producenta. Teraz przejdziemy sobie do ustawień. Jeszcze oczywiście tutaj mamy suwak głośności, nie? Zapomniałem o tym wspomnieć. Wchodzimy do ustawień i co my tutaj mamy? Ogólne. Ja wszystkich ustawień mam jakby tłumaczę, postanowiłem, że nie będę tłumaczył wszystkich ustawień, bo one są w miarę jasne, tylko pokażę, co tu mamy, żeby też ten film nie trwał wieki. Więc tak, możemy uruchomić program wraz z systemem, uruchomić ostatnio otworzoną stację, uruchomienie programu, nachodzenie się radiostacji, to jak będziemy je przełączać, to będzie takie płynne przejście między stacjami, tak zwane crossfade. Automatyczne sprawdzenie aktualizacji, oczywiście włączane. W darmowej wersji jest ona co 7 dni sprawdzana, a w płatnej codziennie. Minimalizowanie programu do treja, jeżeli sobie to aktywujemy, zastosujemy i wyjdziemy. Ustawień, to jak sobie zminimalizujemy program, to schowa nam się tutaj ikonka, będzie koło zegarka, tutaj w tych ikonkach. Tak, co dalej? Pokazywanie powiadomień, kolejna bajeranska funkcja, a mianowicie jak będziemy sobie słuchać radia i sobie zminimalizujemy do treja. Chociaż jak jest program zmaksymalizowany, też to działa. To nam się pojawi, te tutaj będą pojawiały powiadomienia. Jak na przykład e-maila dostaniemy w Windowsie, to jest powiadomienie, nie? No to tak samo jest, jak nam się utwór zmieni w stacji. Tytuł jest udostępniany przez stację, tak zwane RDS, czyli nazwę stacji, jakie są informacje o tytule utworu, jak on zostanie zmieniony. W radiu to się tutaj pojawi nam informacja, co to jest za utwór. Dobra, skórki to później wam pokażę, jak dodać, jak zainstalować skórkę, bo można sobie pobrać ze strony producenta www.radioshack.com. Ustawienie nagrywania, wybrać sobie można folder, gdzie mają być zapisywane nagrania z radio. Jakość dźwięku, tutaj bitrate, to polecam ustawić na automatyczną, dzięki temu program będzie dobierał taką jakość, jaką udostępnia i nadaje radio. I dzięki temu nie będzie żadnych utraty na jakości. Jeżeli radio nadaje na 128, to program będzie nagrywał 128. A jeżeli 320, to 320. To już zależy od stacji radiowej. Podzielenie nagrania na osobne utwory. To się przydaje, jak mamy płatną wersję. To możemy sobie takie coś włączyć. W darmowej wersji nie polecam, bo program obcina właśnie tę końcówkę i początek utworu. Nie nagrywaj utworu, jeżeli jest już taki sam już istnieje, warto włączyć, jeżeli sobie chcesz nagrywać radio. Nagrywanie całych utworów od początku do końca, to jest dostępne w płatnej wersji i nie nagrywaj reklam.
Tu może nie chodzi o reklamy, tylko o tak zwane jingle. Czyli jak mamy utwór, kończy się i jest na przykład RMFFM, to jest tak jak mamy, to są właśnie jingle, tak zwane. To jest takie reklamy stacji. I to można sobie obciąć, ale to też w pewnej wersji jest, nie? Następny tylko. I to działa do 90 sekund tylko. Nie? No, to dzięki temu nie będziemy mieli dźwięki na nagraniach. Pozwól na bezpośrednie nagrywanie utworu strumienia, polecam aktywować, dzięki temu nie będzie żadnej straty na jakości, ale będzie większe użycie procesora i zastosowywanie fade in i fade out, czyli podgłaszanie się i zgłaszanie się utworu. Podgłaszanie się i ściszanie utworu na początku lub na końcu, nie? No jak chcesz takie coś sobie zastosować, to sobie możesz zastosować. To dzięki temu, jakby ten program nie wyłapał, że są dżingle, to te dżingle zostaną tak jakby wyciszone, nie? Na końcu utworu, nie? Zaawansowane ustawienia. Pokazuj zdjęcie etykiety płyty. Jeżeli taka stacja oferuje okładki płyt, to można włączyć. Pokazywanie nazwy radiostacji na pasku głównym, czyli na pasku tytułowym tutaj programu. Wyciszanie, jeśli sesja użytkownika jest zablokowana, to przydatne dla użytkowników laptopów. Jeżeli sobie zamkniemy laptopa, to radio nam nie będzie grało, albo nie będzie pobierało nam internetu. Zezwolenie na uruchomienie tylko jednej kopii programu. To zapobiegniemy przez to odtworzenie dwóch stacji na raz. Tylko jeden program może być uruchomiony wtedy, jak uruchomimy tą opcję. I jeszcze mamy ulubione. Sortowanie alfabetyczne możemy wyłączyć. Jeżeli sobie wyłączymy, to program sortuje od najnowszych do najstarszych. Grupowanie po gatunkach, po krajach stacji, to jest dostępne w płatnej wersji. I synchronizowanie z bazą danych. Synchronize favorites with database. To się przydaje, to polecam aktywować, gdyż jakby adres IP się zmienił, adres serwera stacji, to te ulubione zostaną zaktualizowane od razu też. Dzięki temu nie będziemy mieli pustych, działających pozycji ulubionych. Możemy te ulubione sobie wyeksportować do pliku. Kopię zapasową zrobić. Zaimportować z kopii zapasowej do programu lub wyczyścić wszystkie pozycje. Audio, tutaj sobie możemy wybrać kartę dźwiękową, na jakiej ma być odtwarzane radio lub słuchawki, jeżeli są na Bluetooth lub na USB i automatyczne dostosowywanie głośności aktywować. Tak zwany repegan, dzięki temu nie będziemy mieli sytuacji, że jedna stacja jest głośniejsza, a druga cichsza. Ustawienia sieciowe. Na ten temat się nie wypowiem, bo tu w płatnej wersji jest dostępna opcja proxy, ale ja serwera proxy nie mam wykupionego, więc nawet nie wiem do końca, do czego tu można to w przypadku radia wykorzystać, więc się na ten temat nie wypowiem. Klawisze skrótu, w darmowej wersji sobie możemy tylko je całkiem wyłączyć lub włączyć, a w płatnej można jeszcze sobie wyedytować te skróty. Żeby zatrzymajcie film i sprawdźcie sobie, co to mamy, nie będę tego tłumaczył. I jeszcze można przywrócić domyślne, ale to wtedy, jak mamy wyedytowane, nie te skróty. Edycja jest niedostępna w darmowej wersji. I info. Czyli tutaj mamy wypisane tak zwane parametry, gdyż ten program można uruchomić jeszcze z poziomu linii poleceń, z poziomu wiersza poleceń i to mamy parametry w tej linii. Play, record, source, czyli link do stacji, hidden, czyli co ma być zminimalizowane czy nie, mute, wyciszony,
Duration Minutes, czyli właśnie to automatyczne wyłączanie. I File Name, czyli nazwa pliku do nagrania, nie? Jak czasu starczy, to wam jeszcze te polecenia pokażę. Dobra, jak długo nagrywamy, sprawdzimy tylko. To muszę znaleźć ten program tutaj do nagrywania. Jest 25 minut, także jedziemy dalej. Pokażę wam teraz szybko, jak zainstalować sobie skórkę do Radio Share, bo to jest, kogoś może to zainteresować. Więc klikamy tutaj sobie na ten link. Otwiera nam się przeglądarka internetowa ze stroną ze skórkami. I sobie tutaj możemy przebierać w skórkach. Midnight Fire Skin, Fusion White and Black. Skórek jest naprawdę bardzo dużo, można sobie wybrać. Ja sobie na przykład wybiorę retro. Zobaczymy, jak wygląda. No, taka sobie, więc szukamy innej. Fusion White and Black. O, jaka fajna skórka, nie? Sobie to muszę sobie zainstalować, więc załóżmy, że tobie ci się też to podoba i chcesz to sobie pobrać. Więc klikasz sobie pobieranie. Tutaj jest. Nie, by now, aha, ta skórka jest płatna, dobra. Bo niektóre skórki są płatne, jak widać. Dobra, to szukamy tego z darmowego. Midnight, Fire Skin. To będzie chyba darmowe. Tak jest, klikamy na download. Zapisujemy sobie plik zip. A jeżeli wybierzesz sobie inną skórkę, na przykład w przypadku RS4 Music, tak jest, to masz dwa linki. Z chmury Box albo z chmury Google Drive. Ja polecam z Google Drive'a pobierać. Klikasz sobie. I klikasz tutaj na tą strzałkę w dół. Nie, jakbyś chciał pobrać sobie z Google Drive'a. Okej, ja sobie pobiorę tamtą, co miałem. Czyli to poprzednio było, to było, nie było Purple Play, tylko Retro Midnight Fire Skin, to chyba był. Tak, dobra, ja sobie pobierasz to note i zapisujemy sobie na pobrany w plik zip ze skórką. Na pulpicie tworzysz sobie folder, sobie teraz ten program pozwolę zamknąć, żeby nam ułatwić, aby zminimalizuję sobie do treja. Na pulpicie sobie tworzysz nowy folder o dowolnej nazwie, na przykład Midnight. Ale do tej nazwy dopisujesz kropkę RSN. Końcówka taka musi być, bo jak nie wpiszesz tego kropka RSN, to program skórki nie wykryje. I teraz szukamy tego swojego zipa. Ja to mam teraz pobrany. Compressed. Nie, tutaj pobrany, do pobranych zapisałem. Tutaj mam zipa. Otwieramy go sobie za pomocą WinRara. Otwieramy to. Ten folder, co tam był, czyli Midnight RSN. Klikamy, bo to jest folder zapakowany, ja wiem. I teraz sobie pewnie powiecie, że można od razu wypakować ten folder z programem. Tak, można. Ale trzeba by uruchomić WinRara za pomocą administratora. Za pomocą administratora, tak jako administrator, potem szukać tego folderu, żebyśmy to zapisali i to byłoby więcej kombinowania. Więc proszę robić tego, nie robię. Otwieramy folder, wypakujemy to na pulpit do tego folderu
Midnight RSN, cyk, i mamy rozpakowany, i mamy folder Midnight RSN, tak, z tym spikamy skórki i teraz kopiujemy go sobie, a możemy też przenieść, żeby nie było na pulpicie, już niepotrzebnie. Ja sobie przeniosę do folderu C, wiki programów albo program files, zależy jaki masz system i jak zainstalowałeś program. Ja tutaj jest program wiki programów x86, tutaj sobie zainstalowałem. Szukamy Radio Share folderu takiego. Radio Share, proszę bardzo. Skins, tu. I tu wklejamy. Wklej. O, i klikamy kontynuuj. Jeżeli po kliknięciu kontynuuj, pojawi ci się monitor hasło, bo jak jesteś zalogowany na koncie standardowym, to prawdopodobnie tak się stanie. No chyba, że administrator nie ma hasła, to ale wątpię. Klikamy kontynuuj. U mnie się nie pojawi, bo jestem zalogowany jako admin, nie mam hasła, dlatego, bo jestem zalogowany jako administrator. Hasło mam na komputer, ale jestem zalogowany jako admin. Dobra, skopiowaliśmy sobie, czy tam ja sobie przynosłem, ty sobie kopiujesz albo przynosisz też, żeby ci nie przeszkadzało nic na polityce. Otwieramy, szukamy programu, przechodzimy do ustawień i wybieramy skórki i na liście powinna się pojawić skórka o nazwie Midnight. Jeżeli takie coś się stanie, bo tak się może stać, nazwy się zamienią, że to jest standard, a to jest Midnight, to tym się nie przejmujcie. Wybierajcie po prostu skórkę taką, jaką chcecie i klikacie OK. I wyłączacie i włączacie program. Całkowicie. Teraz będę miał problem, bo mi pewno pulpicie skrótu nie utworzyło. Czasami instalator nie tworzy skrótu na pulpicie, wiecie. No to przechodzimy do tego pliki programów x86. Szukamy tego Radio Share. Ja sobie przy okazji zrobię skrót na pulpit do Radio Share Exe. Oj. Jak widzicie, ten instalator jest trochę wymagany z jego dopracowania, bo pisał go chyba jakiś nastolatek, żeby skrótu na pulpicie nie tworzyć. Jest takie dobra, mam. Powinien być na pulpicie skrót. Albo w menu start, jak też nie tworzy skrót, a powinien. Wiecie, no dobra, mam Radio Share, proszę bardzo. Otworzymy sobie program. Zatrzymam sobie stację, żeby na to nic nie grało. Wchodzimy do ustawień. Jeszcze raz spróbujemy wybrać skórkę. O, teraz są nazwy prawidłowe. Bo czasami tak się stanie. Najlepiej, jak instalujecie sobie skórkę, to najlepiej program całkiem wyłączyć, żeby nie było problemu. Wybieracie sobie to, klikacie OK. Program nam się restartuje. I w nowej skórce, jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda, tak bardziej nowocześnie, nie? Żeby można dostosować wygląd, nie? Dobra. Wrócę sobie do tej skórki, co miałem, tylko teraz muszę znaleźć ustawienia, wiecie? Ulubione to są. Dobra, problem, aby się myśli i tak wejdę do ustawień, okej. Okay. Wejdę sobie i wrócę z powrotem do skórki standardowej. Wejdę sobie do ustawień ponownie i jedziemy dalej. Wszystkie ustawienia wam pokazałem, więc teraz szybko przejdziemy i zobaczymy, jak długo nagrywam. 34 minuty. To jeszcze szybko wam pokażę te polecenia, te komendy i będziemy kończyć.
żeby uruchomić program z linii poleceń, przez wiersz polecenia, wchodzimy, szukamy tutaj w start, szukamy wiersz polecenia, mamy wiersz polecenia, uruchamiamy, w zależności od wersji systemu, czasami będzie potrzebne uruchomienie jako administrator, zależy jaki jest system. Zobaczymy, co w moim przypadku będzie to potrzebne. Ja mam 10, więc zobaczymy. Uruchamiamy, wiersz polecenia, tylko sobie te komendy, ciekawe, a ja te komendy pamiętam na pamięć, także zaraz do tego nie ma problemu. Te parametry, nie komendy, to są parametry, bo to jest ważne. Komenda, a parametr to jest coś zupełnie innego. Dobra, i mamy wiersz polecenia i teraz tak. Trzeba przejść do folderu z programem, czyli przechodzimy za pomocą komendy cd, change directory, spacja i wpisamy ścieżkę c, dwukropek, slash, a ty byś wtedy wpisujesz swoją, tam gdzie zainstalowałeś program. Pliki programów w nawiasie x86 slash radio share. Mam nadzieję, że żadnej literówki nie zrobiłem. System nie może odnaleźć określonej ścieżki. No dobra. To w takim razie może po angielsku trzeba zrobić. Dwukropek slash. Bo w niektórych programach ten folder jest po angielsku, w niektórych po polsku, więc... W nawiasie x86 slash radio share. O! Jest not recognized. No, czyli musi być jako administrator uruchomiony. Tak. CD. Jeszcze raz. CD is not recognized as internal or external command. Dobra. A no, bo wpisałem slasha na początku. Dobra, jesteśmy w domu. Nie jesteśmy w domu. Wiecie co? Zrobimy to tak. CD. Zmienimy sobie najpierw napęd, bo może tak trzeba zrobić. Zaraz dopiero CD. C. Dwukropek slash. O, teraz. CD. Albo zrobimy sobie LS. Nie wiem, żeby nie pomylił z Linuxowymi komendami. Kurczę, no pamiętam. Ja trzymam nagrywanie na chwilę, bo muszę się zorientować, o co chodzi, bo mi nie wychodzi to nic. Jakby co, to piszcie mi w komentarzach, co źle robiłem, nie? Okej, jestem z wami z powrotem. Odkryłem ten błąd. Złą ścieżkę podawałem, więc otwieramy sobie wiersz polecenia. Jeszcze raz. I piszemy takie coś. CD. C, albo tak, tam, bo tu wpisujecie oczywiście swoją, ale ja pokazywałem, jak zainstalować program, więc wy robicie tak samo jak ja. C, dwukropek, slash, w prawo, ukośnik w prawo, tak, program files. Patrzcie, co ja piszę, program files, tak. Spacja w nawiasie x86, tak, slash radio share. O, jesteśmy w domu, jesteśmy w katalogu z programem i teraz możemy wywołać te komendy.
program z parametrem. Wpisujemy radio share łącznie .exe spacja z parametrem / play. Cyk. Enter. Uruchamiam nasz program i automatycznie nam ładuje stację. Jak widzicie, no akurat to jest błąd, muszę wybrać inną stację. Idą się! Jeszcze raz tam komendę wpisujemy. Radio share. .exe z parametrem play. Małe litery. Enter. Program się uruchamia. No, bo on tutaj ostatnią stworzoną stację robi, ten parametr, a nie, no, dlatego może za krótko odtwarzałem, ale odtworzy nam stację, tam jest jakiś błąd w bazie danych, oni to muszą zaktualizować, bo jest jakiś błąd, błędny adres. W ogóle widzicie, że zmienię sobie źródło na inne. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech. Spróbujemy ponownie. Przywołam sobie poprzednią komendę strzałką w górę, żeby nie przedłużać filmu. O. No, bo ta stacja ma kilka źródeł i on wybiera pierwsze, dlatego jest błąd. Dobra, a to pierwsze nie działa. Ok. Kolejnym parametrem radio share łącznie, pamiętajcie o tym. Także parametrem mute. Mute. Uruchomił nam się program. Ale jak widzicie, znowu się błąd pojawił, bo to jest zmienię źródło. Bo to pierwsze źródło nie działa. Ale jak widzicie, mamy dźwięk wyciszony. Tutaj jest głośnik bez tej fali takiej, bez dźwięk wyłączony. Wyłączę sobie radio i kolejny parametr radio share.exe. Pamiętajcie, że te parametry można łączyć, czyli można zrobić na przykład mute spacja i jeszcze records. To w ten takie coś wpiszemy, to program uruchomi nam się z wyciszonym dźwiękiem i jednocześnie będzie nagrywał plik. Radio. A nie można rozpocząć nagrywania. Możliwe, że nie masz wystarczającego miejsca. A, czyli muszę w ustawieniach zmienić folder. Dobra. Bo jest błędnie podany jakiś. To muszę wejść do ustawień, bo już pewnie folder, który nie istnieje. Zrobię sobie na pobicie nowy folder, nagrania. Najlepiej sobie też tak zróbcie, bo nie będzie wtedy problemu z nagraniem. Jeszcze raz tak wywołamy. Radio share. Małe litery może być, bo nie jest Linux. Parametrem mute i z parametrem record. O, to z uprawnieniami będzie nie tak w takim razie. Spróbujemy uruchomić wiesz polecenia jako administrator. Zaraz do was wrócę. Jestem z powrotem, spróbujemy, bo uruchomiłem teraz, jak widzicie, pierwsze polecenie mamy administrator, jako administrator uruchomiony i spróbujemy teraz. Widocznie do nagrywania, widocznie musi być takie uprawnienie. Radio share.exe z parametrem mute z parametrem record. O, teraz jak widzicie, uruchomiło nam się z nagrywaniem. Czyli jeżeli chcecie sobie, no oczywiście błąd, bo on tam proponuje tą stację, ale było to kółko, jeżeli wybierzecie inną stację, ostatnio, nie, to on będzie nam to nagrywał. Uwierzcie mi, bo ja się tym bawiłem, nawet sobie skrypt napisałem.
kiedy sam uruchamiamy program, uruchamiamy nagrywanie bez odtwarzania dźwięku, nie? Okej. Dobra. Kolejnym parametrem, który możemy sobie dostosować, jest duration minutes. I w cudzysłowach na przykład 2. Po tych dwóch minutach program się wyłączy sam. Nie ma do żadnego odliczania, ale uwierzcie mi, że program się wyłączy, bo ja to testowałem. No i ostatnim parametrem, który można zastosować z parametrem łącznie z parametrem record. Tego wypisałem na record / file name i w cudzysłowach na przykład ścieżkę do pliku, gdzie ma być nagranie. O, przepraszam, tutaj wibruje mi telefon, bo jakieś powiadomienie przyszło. Dobra. Na przykład G ukopek / G ukopek / test kropka mp3, bo ten program nagrywa na plikach mp3. No nie udało się, mówię wam, bo jest jakiś błąd, błędna stacja jest ustawiona ciągle, ale parametry działają, więc uwierzcie mi, się pobawcie. Zobaczymy, czy nam plik utworzyło taki test mp3, pewnie nie, bo nie było nic odtwarzane. Nie, dobra. Jeszcze na końcu pokażę, bo tak długo nagrywam. 47 minut, to za koniec będziemy kotyć. Pokażę wam tylko, jak program jeszcze kupić. Płatną wersję, otwieramy Radio Share. Skrót na pobycie, bo w menu start nie ma. OK, gdzie tu jest? Diego Mission. Tu. Żeby kupić program, klikamy prawą klawiszę myszy. Wybieramy o programie, klikamy register, to jest zarejestruj. Sorry, cannot write to directory where has been installed. Please install register into the default directory. Try register. Musi być uruchomiony jako administrator. Nie wiem, kto taki głupi jak zrobił, proszę to wspomnieć, bo ale nie wiem, kto to tak zrobił, że ten program jest tak, powiem, napisany, jak ja sobie uprawnienia nim potrafię przydzielić, nie? Sam uruchom jako administrator. Bo zwykłe programy instaluje się w program Files i one same potrafią sobie uprawnieniami tam eskalować uprawnienia, nie? Jeżeli będą jakieś problemy, to piszcie, to wam pomogę. Register klikamy. O, teraz zadziałamy. I klikamy opcję buy. O, myszka mi coś przerywa bardzo. Buy. Przepraszam, że klaskam, ale myszka mi przerywa. Buy i teraz możemy sobie kupić. To możemy poczytać sobie, jakie różnice są, ale ja je tam przedstawiłem. Jeszcze tylko wam powiem, że w ulubione można dodać 30 tylko w darmowej wersji, a 100 w płatnej. Klikamy sobie buy, na czas nagrywania kosztuje $10. Buy now klikamy i wypełniamy te pola. Wszystkie, które są oznaczone gwiazdką. Oczywiście można zapłacić kartą, albo można zapłacić również przelewem bankowym, telefonem, czy SMS-em, ale nie polecam. Faksem. Tu chodzi o metodę płatności, nie? Jakiś tam screen, local bank, transfer, czy po prostu zwykły przelew, jakiś tam lokalny.
PlayStation Card nawet jest i Sofobo Banking jakiś. Ja polecam wybierać sobie zwykły przelew. Mamy te pole, które wypełniamy i przechodzimy do swojego banku i płacimy i koniec, nie? I program, na maila nam przyjdzie, tutaj sobie tutaj, którego sobie tu wpiszemy, przyjdzie nam klucz, który musimy wpisać. Odznaczamy to pole, bo to jest dla starszych wersji programu, ta była jest osobno podać maila i osobno klucz. A w nowszych wersjach programu tego nie robimy i wpisujemy tylko klucz, który przyjdzie nam e-mailem i klikamy register i mamy płatną presję uaktywnioną. Dobra. Jeżeli będą jakieś problemy z uprawnieniami albo jakieś błędy się będą pojawiały, bo ten program jest dobry, ale jest, nie radzi sobie z uprawnieniami. Jeżeli takie coś będzie, to się nie zrażajcie do tego programu, bo on jest naprawdę dobry. Tego po prostu napiszcie mi, to wam powiem co zrobić. Bo wystarczy sobie uruchomić program jako administrator albo... No, a tak, dokładnie. I będzie dobrze. Podczas tego kupowania, aktywacji, nie programu wersji płatnej. Dobra, ale się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w następnym materiale. Mam nadzieję, że pokazał wam się podobało. Pobawiliśmy się troszkę w pierwszym poleceniu, jeszcze określił, może was czegoś nauczyłem, nie? A będę żegnał, pytania będą, to piszcie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.